Witam Cię na kanale Siła Umysłu. Ja nazywam się Daniel Domaracki, zajmuję się pracą z umysłem, a to jest praktyczny poradnik z cyklu Medytacja co i jak. W tym odcinku dowiesz się, jak poprawnie medytować dla relaksacji. Jeżeli jesteś osobą zabieganą, masz dużo na głowie i nie masz czasu na zgłębianie ekstensywnych poradników, które w dogłębny sposób opisują, jak medytować, a chciałbyś czerpać różne korzyści, jakie niesie za sobą medytacja, takie jak na przykład redukcja stresu, poprawa nastroju, poprawa funkcji kognitywnych oraz przede wszystkim chciałbyś zacząć czerpać większą radość z życia, to ten materiał jest dla Ciebie. Medytacja, którą teraz przedstawię, będzie medytacją relaksującą i możesz jej nauczyć w dosłownie 5 do 10 minut. Także nie zwlekajmy i przechodźmy do rzeczy. Pierwsze, co powinieneś zrobić, to albo położyć się, albo usiąść w wygodnym miejscu. Ważne, żeby jeżeli zdecydujesz się siedzieć, zachować prosty kręgosłup. To znaczy nie powinieneś ani mieć garba, ani siedzieć powyginany na różne strony, dlatego że jeżeli będziesz siedział w takiej pozycji dłużej, to może później objawiać się to sztywnością mięśni oraz bólami. Co do ubrań, powinieneś założyć na siebie szaty, które będą luźne i nie będą przeszkadzały Ci w wykonywaniu swobodnych ruchów. Ja na przykład, kiedy medytuję, zakładam luźne koszulki, dzięki czemu upewniam się, że nie będę się dekoncentrował podczas medytacji i będę mógł w pełni się skupić na procesach mentalnych zachodzących w mojej głowie oraz na swoim oddechu. Teraz, kiedy wiemy już, w jakiej pozycji powinniśmy medytować i jakie ubrania powinniśmy na sobie mieć, zostaje ostatnia kwestia. Jak przygotować pokój czy też pomieszczenie do medytacji? To bardzo proste. Wystarczy przyciemnić światła po to, żeby nie raziły Cię w oczy i przede wszystkim zamknąć drzwi oraz poprosić domowników, aby nikt Ci przez najbliższe 5, 10 czy 15 minut nie przeszkadzał. Wszystko zależy od tego, jak długo zamierzasz medytować. Następnie, kiedy mamy już wszystkie przygotowania za sobą, wystarczy, że położysz się lub usiądziesz w wygodnej pozycji. Dalej, zamykasz oczy i zwyczajnie zaczynasz się relaksować. Dostrzegasz, że w Twoim umyśle wędrują różne myśli. Są to tak zwane myśli dnia codziennego. Jest to Twój dialog wewnętrzny, który po prostu krąży w Twojej głowie. Żeby nie tłuc Ci do głowy zbytnio teorii i skupić się bardziej na poradach praktycznych, powiem tylko, że powinieneś nauczyć się go ignorować, czyli po prostu nie zwracać na niego uwagi. Nie walcz z nim, nie przejmuj się, jeżeli z początku Ci się to nie będzie udawać. Po prostu uznaj, że ten dialog wewnętrzny ma miejsce u każdego człowieka i nie przywiązuj do niego zbyt dużej uwagi. Dalej, zacznij głęboko oddychać. Głębokie oddechy mogą wyglądać następująco. Pierwsze, co robisz, to bierzesz głęboki wdech przez nos. Następnie krótka pauza. Wydech przez usta, krótka pauza i kolejny wdech. Powtarzaj za mną. Oddychając w ten sposób, ważne jest, aby starać się wykonywać stosunkowo głębokie wdechy. Możesz wyobrażać sobie, że powietrze, które wdychasz, wędruje w dół Twojego brzucha do przepony. Zwyczajnie pozwalasz przeponie swobodnie się poruszać. Następnie skupiasz się na doznaniach płynących z Twojego ciała i wyobrażasz sobie, że zaczynasz się rozpuszczać, niczym topiąca się w letni dzień plastelina. Kiedy zaczniesz zauważać, że Twoje ciało staje się albo lżejsze, albo cięższe, będzie to sygnał, że Twój mózg powoli zaczyna przykładać uwagę do bodźców zewnętrznych. To jest bardzo dobra oznaka, ale uwaga, wspomniałem o tym, że Twoje ciało może zacząć się stawać albo lżejsze, albo cięższe. Te doznania mogą być jeszcze inne, ponieważ u każdego objawia się to indywidualnie. Także jakakolwiek zmiana percepcji płynących z Twojego ciała fizycznego będzie sugerowała, że medytujesz poprawnie. Następnie,
Jedyne, co musisz zrobić, to zwyczajnie trwać w tym stanie. I teraz uwaga, nie musisz medytować przez godzinę. Jeżeli dopiero zaczynasz, szczególnie zważając na to, że ten film został nagrany dla osób zajętych i zabieganych, to wystarczy nawet 5 minut medytacji, żeby poczuć pierwsze efekty. Oczywiście nie będzie to idealne, natomiast weź pod uwagę, że nie startujesz do castingu na profesjonalnego mnicha Shaolin czy też mistrza kung fu, tylko zwyczajnie chcesz się zrelaksować po ciężkim dniu. Czy 5 minut da efekty? Owszem, zauważysz efekty po 5 minutach głębokiego oddychania. Czy 10 lub 15 minut da lepsze efekty? Tak, da lepsze efekty, natomiast 5 minut już wystarczy, by poczuć się bardziej zrelaksowanym. Także jeszcze raz, co dokładnie robimy i jakie kroki musimy podjąć, aby zrelaksować się po ciężkim dniu za pomocą bardzo prostej techniki medytacyjnej. Kładziesz się lub siadasz w wygodnej pozycji, odpowiednio wcześniej przygotowując do tego pokój. Upewniasz się, że nikt nie będzie Ci przeszkadzał przez najbliższe kilka lub kilkanaście minut, przyciemniasz światła, ubierasz się w wygodne, niekrępujące odzienie i zamykasz oczy. Następnie rejestrujesz swój dialog wewnętrzny, te myśli wirujące w Twojej głowie i zwyczajnie przestajesz przykładać do nich uwagi. Po prostu pozwalasz im żyć własnym życiem. Po czym zaczynasz głęboko oddychać, w następującym tempie. Głęboki wdech przez nos, krótka pauza. Wydech przez usta, powolny, krótka pauza i powtarzasz. Powinno to wyglądać mniej więcej tak. To jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o podstawową medytację relaksującą. Jak widać, można to zrobić bez żadnej filozofii, bez żadnej ideologii i przede wszystkim bez żadnej religii. Jedyne, co powinieneś dodać do tej medytacji, to prosta wizualizacja, czyli wyobrażanie sobie, że Twoje ciało zaczyna się rozpuszczać. Co to da? Zwyczajnie spowoduje, że mięśnie, które masz napięte po całym dniu stresu, zaczną się relaksować. Oczywiście nie musisz sobie wyobrażać, że dosłownie rozpuszczasz się jak plastelina, natomiast większość moich uczniów raportuje, że ta metoda jest skuteczna. Są też inne, mniej lub bardziej skomplikowane metody wizualizacji, natomiast ta, którą Ci teraz podałem, powinna zadziałać w większości przypadków i dla większości osób. Także podsumowując, właśnie nauczyłeś się medytować w mniej niż 15 minut, a sesja medytacji, którą będziesz wykonywał stosując tę technikę, może trwać tak krótko jak zaledwie 5 minut i już po tym czasie odczujesz pierwsze efekty. Jeżeli chcesz poczuć mocniejsze efekty, możesz medytować po 15 minut, natomiast nie ma co się stresować i wyznaczać sobie nierealistycznych celów. Nie musisz medytować 30 minut, godziny, ani nawet 3 godzin, jeżeli Twoim jedynym celem jest obniżenie poziomu stresu. Tak samo jak osoby rekreacyjnie trenujące na siłowni, które chcą po prostu schudnąć kilka kilogramów, nie trenują planem treningowym profesjonalnego kulturysty czy też dwuboisty olimpijskiego, tak samo Ty nie musisz medytować przez 1,5 godziny, żeby osiągnąć efekty, ani czytać tuzinów mistycznych, przedwiecznych ksiąg. Wystarczy, że nauczysz się pracować ze swoim oddechem, wystarczy, że nauczysz się świadomie relaksować i że nauczysz się techniki wizualizacji, czyli wyobrażania sobie różnych scenerii, które będą powodowały, że Twoje ciało zaczyna się uspokajać. I to tyle. A teraz mała prośba. Jeżeli ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny, to proszę, daj łapkę w górę, zostaw suba i ustaw dzwoneczek, aby pozostać na bieżąco z nowymi materiałami. Mam nadzieję, że moja technika medytacji Ci pomoże i że uda Ci się poradzić sobie ze stresem. Życzę miłego dnia.